Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko, a dzisiaj kolejny poniedziałek, kolejna misja w The Thailand, kolejne przygody Sama B w mieście Moresby na wyspie Banoja, więc zadania, oczywiście nie skończyłem jednak tego zadania ostatnio, wymierzenie sprawiedliwości, więc skończę to dzisiaj, plus zrobię misję główną, nigdy nie jest za późno. Więc biegniemy do niego. Oczywiście tutaj portfel weźmiemy sobie, skroimy tą kasiurę. O, tam mam jeszcze jakieś zadanie poboczne chyba. Tam u góry. Nawet ich jest więcej. Dobra, idziemy do Tima. No, dużo to nie dał. On ma jeszcze jakieś zadanie. Dobra, weźmiemy to. I weźmiemy tu jeszcze parę innych zadań. Dobra, weźmiemy to wszystko, ale zrobię misję główną, jak już obiecałem, to słowa dotrzymam. O, tu mamy jeszcze baterię mu dać. Dobra. Tu mam jeszcze jedną misję. A nie, tu u góry będzie. Mamy wejść tam na górę. O, tutaj będą misje. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, bierzemy, nie? Dobra, tu już mamy wszystko wykonane. Ile tego tutaj nabraliśmy? No trochę tego jest. Tu znajdź broń w domu sąsiada Tima, świątynia Boga, weź narzędzia z warsztatu Antonia i 6 stóp pod ziemią znajdź łopatę, ale dobra. Dowieź żywność, leki i broń do wieży ratowników opancerzoną ciężarówką. Bierzemy to. I lecimy do ciężarówki. Jak ona ma w ogóle? Jean ma na imię. Dobra, i robimy misję główną i wracamy oczywiście na wyspę Banoja. Wracamy na wyspę Banoja i tu na pewno będzie sieczka. Dawno tu nie byliśmy. Wow! Poszła. Please, let's just go already. Co, ja mam jakieś nowe zadanie? No nie, no. Nigdy nie jest. Aha, tutaj te nektar życia. Wydarzenia to są. Zdobądź wodę, tutaj zdobądź butelkę szampana. Śmierć w szklance, zanieść Harlanowi 3 butelki whisky. O, to same alkoholiki. Dobra, mam wsiąść do samochodu. O kurde, tym jechać. No ciężko będzie, ciężko. Ale jakoś będzie trzeba dać radę. Wróciliśmy na wyspę. Znaczy na plażę i na domki i jedziemy opancerzonym samochodem, którym się ciężko jedzie w ogóle. Dobra, coś tam. Wysiądę tutaj. Mogę? Nie mogę wysiąść. Czemu nie mogę wysiąść? Dobra, mniejsza z tym. Jeszcze tylko 427 metrów. Mamy do przejechania. A że tym się ciężko jedzie, będę jechał powoli. Będę musiał zakręcać? Nie. Nie będę musiał zakręcać. Naprawdę dziwnie się tym idzie, masakra, no.
Dobra, spadła mi tam. Nie dość, że to jest wolne. Ale jakoś do celu dojeżdżamy. To jest opancerzona ciężarówka. Super. No tutaj wszystkich taranujemy. Nie ma tutaj walki zbytnio. Nie ma czym powalczyć, jak powalczyć i z kim powalczyć. Taranujemy wszystkich typowo samochodem. Ale jesteśmy już niedaleko. Każdy z nas wie, co to za miejsce. Oczywiście wieża ratowników, pierwsza taka największa lokacja w grze. Teraz mogę wysiąść? Aha, tu się na F wychodziło. Dobra, mamy jakieś zadanie. Thank God. I thought all was lost. This kind of hunger makes people crazy. What you brought is a gun. Yeah. Unfortunately, we haven't heard. Dobra, tutaj jeszcze wzięliśmy jakieś zadanie. I tutaj jeszcze jest jakiś do wykonania. O, szafka. Przeszukamy sobie. Oczywiście to zadanie już zrobiliśmy. A ten typ jest u góry. Nawet się nie namachałem, nie? Nie zabiłem żadnego zombie. Masz tu alkohol. Kurde, nieźle teraz w Expa się zaopatrzymy. Po 3500. A dobra, już nie mam nic. Tu już też nic nie ma. 60% gry za nami. I zobaczymy jeszcze te zadanka. Weź narzędzie z warsztatu Antonia. Znajdź łopatę. Znajdź broń w domu sąsiada Tina. No i zawód szpieg to kiedy będziemy w dżungli. No to tutaj mamy 3, no ale jakoś jestem sceptycznie do nich nastawiony, bo będziemy musieli jeździć tam i z powrotem. Ale jak na razie kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że pomogłem wam, jeżeli chodzi o to, jak wykonać daną misję. No tu jeszcze sobie przeszukamy wszystko. Pamiętajcie o łapkach w górę. To jest cel na 2019. Mam nadzieję, że pomożecie mi osiągnąć. Zostało no 530 coś łapek. Więc mam nadzieję, że pomożecie mi w realizacji celu, bo jesteście naprawdę mega. I chciałem jeszcze poinformować, że po skończeniu serii Alana Wake'a na Twitchu zajmę się trylogią Wiedźmina od jedynki po trójkę. Więc kupiłem teraz trójkę, teraz ją ogrywam, więc za niedługo może pojawić się na moim Steamie, tylko skończę stream z Alana Wake'a. Streamy z Alana Wake'a. Więc zapraszam tam również, wszystko oczywiście macie w opisie. Nie zapomnijcie mnie followować. Tutaj jak jeszcze mnie nie subskrybowaliście, to zróbcie to właśnie teraz, w tym momencie. Bardzo się ucieszę. Was to nic nie kosztuje, dla mnie to jest ciepło na duchu. Więc wiem, że mam jakieś wsparcie z waszej strony. I nie zapomnijcie właśnie o łapkach w górę, bo to najbardziej motywuje. Jeżeli macie jakieś pytania, macie tam na dole mojego maila. Wszystko możecie pisać w komentarzach. Zawsze staram się odpisywać. I to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.